Cześć wszystkim, witam was w kolejnym dniu ze mną. Jeśli byliście ze mną parę dni temu, to wiecie, że dziś jest czas zainstalować nowego przybysza mojej szafy peruk. Ostatnim odcinku zrobiłem taki fajny kolor i wygląda tak. I dziś będziemy ją zakładać. Więc ja wstałem niedawno, jestem w moim szlafroku i jestem gotowy do aplikacji. Ale nie aplikacji takiej gry, tylko nie. Więc zaczynamy tradycyjnie od obcięcia siatki. Szalony kolor. Lody smurfowe. Zawsze tak było nad morzem, prawda? Ja, jak dobrze wiecie, albo i nie, bo skąd macie wiedzieć, nie obcinam nigdy jej na sobie, ale obetnę taki kawałek, żeby było fajnie, że... Tu... Hyc! I tu... A teraz obetnę ją tak naprawdę, jakbym ją obcinał. Czyli w ręku. Zakładam... Biorę sobie kolano i zakładam tą perukę na kolano zawsze i obcinam sobie ją na kolanie. Serio, tak śmiesznie. Dobra, przyciąłem po pierwszym przycięciu. Wygląda tak, czyli tu jest jeszcze w miarę ok, ale tu nachodzi mi na ucho, więc tu muszę przyciąć sobie to. Przyciąłem tu i zobaczcie, tutaj to jest w ogóle całe zbędne, więc to też odcinam sobie tak tu. I teraz to jest za długie gdzieś, dotąd myślę, będzie ok. I jeszcze sobie obetnę tutaj tą część, to też nie jest mi jakoś bardzo potrzebne. Idealnie zrobione jak moje włosy, troszeczkę może więcej, żeby nachodziło. I teraz obcinam ten i wracam do was. Mam wszędzie pełno włosów. Wszystko jest super, więc możemy przejść do przyklej. Dobra, nie ma co, prawda? Myślę tylko, co zrobić z tą fryzurą. Czy ją ulizę, czy muszę zmoczyć trochę te włosy? Może zmoczę, może nie. Nie wiem co. Dobra, nie. Kiedyś w ogóle tylko zmoczyłem górę i zakładałem i dopiero je przyklejałem, bo tak było mi łatwiej zrobić, wiecie, ułożyć włosy, ale... Później już nie. Ja tu jeszcze trochę muszę je domoczyć. Staram się dojść wszędzie wodą. Zobaczcie, jak fajnie dać ten kolor teraz. Te różowe pasma. Przyklejamy. Got to be. Rozcieram, żeby mi nie spłynęło na czoło. Psik. Teraz patrzę, że w sumie tu jest dużo tego, więc mówię, a odetnę kawałek. Swędzi mnie z tyłu. I wygląda na razie tak. Idę porobić kilka fotek w mokrych włosach i wracam do was za chwilę. Wracam do was z mini failem, bo tu jest peruka za luźna, więc muszę wyżej przyciąć, bo robią się takie pofalowania i wygląda to. Więc muszę ją zdjąć i założyć jeszcze raz. W sensie założyć, obciąć ją najpierw. Tą siatkę z przodu troszkę przytnę. Przyciąłem i od razu wygląda to lepiej chyba. Także przyklejamy po raz kolejny. Albo po prostu już przykleję, teraz przyjdę z przyklejoną z kolei. Już wiecie, jak to wygląda! A teraz witajcie z powrotem. Czas na suszenie. Wysuszyłem włosy. Jeszcze założę czapkę, sobie pochodzę w nie jakiś czas, żeby się ułożyły fajnie. No ale wygląda to już i tak. Więc ja spadam sobie po prostu żyć. A was zapraszam do obejrzenia jakichś filmów, może moich, nie wiem. Albo też sobie zacznijcie jakoś fajnie dzień, albo coś to. Także...